Cześć! Dzisiaj pokażę Wam moje lakiery na sezon jesień-zima. Co prawda, jeśli chodzi z tą jesienią, to bardzo mocno się spóźniłam, bo ja widzę, że tu już jest po prostu śnieg. Nie wiem jak u Was, ale w Poznaniu już jest śnieg. Więc tak naprawdę będzie to chyba jednak filmik dotyczący lakierów zimowych w tym momencie. Ale prawda jest taka, że chciałam zrobić ten filmik już dużo wcześniej, ale czekałam na jeszcze jakąś jedną przesyłkę i miałam nadzieję wielką, że te lakiery będą również zaliczały się do moich hitów jesienno-zimowych, no ale stwierdziłam, że niestety chyba muszę po prostu zadowolić się tym, co mam. A myślę, że kolekcję mam dosyć dużą, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Lakiery trzymam w takim właśnie pojemniczku, to są pojemniczki z Iska. Także tutaj sobie chowam te lakiery, jakoś tak fajnie mi się je tutaj trzyma, fajnie odnajdują. To jest takie giętkie, więc tu się nic z tym ani nie dzieje, można wypchać jak już jest za dużo, więc tutaj sobie trzymam te lakiery. I zauważyłam, że w sumie tak naprawdę mam tendencję do kupowania lakierów z tych samych firm. Jeśli już jedne mi się sprawdzą, to często decyduję się na kolejne kolory właśnie z tych samych firm. Także w sumie zbierało mi się kilka firm, pokażę Wam. Pierwszymi lakierami będą lakiery z firmy Revlon i tutaj mam dwa kolory, zobaczcie sobie jak to wygląda. Ten pierwszy właśnie jest taki bardzo zbliżony do czerni, także bardzo dobrze właściwie pasuje i komponuje się do wszystkiego, także go bardzo lubię. To są lakiery, które kosztują w sklepie gdzieś w granicach 20 zł, także nie są to tanie rzeczy. Natomiast ten Revlon, o ile się nie mylę, ja kupiłam może z jakieś 2 lata temu i to było w Pepco, także czasami te właśnie lakiery zdarzają się w Pepco, więc czasami warto spojrzeć na to, jakie tam kosmetyki są. I ja bardzo lubię ten lakier, także również ten drugi uważam, że są całkiem dobre jakościowo. Ten z kolei jest taki bardzo, bardzo elegancki. To jest taka szarość, ale szarość taka właśnie elegancka, czyli bardzo fajnie to wygląda. Nie smuży się, natomiast wiadomo, no tutaj trzeba więcej przyłożyć uwagi do tego, aby pomalować paznokieć, bo przy takich jasnych kolorach właśnie często się coś tam smuży, nie lekko wyjedziemy i już nie wygląda to ciekawie, więc ten lakier jest taki troszeczkę bardziej kłopotliwy w malowaniu. Myślałam, że przestało już piszczeć, ale to chyba cały czas będzie piszczeć. Następne lakiery to są z Deli Coral. I to są lakiery, które są takie bardzo neutralne. Zobaczcie sobie, jak wyglądają kolory. W Superfarmie kosztują one około 5 zł z groszami, ale wiem, że w zwykłych jakichś drogeriach można je nabyć troszeczkę nawet taniej, także poszukajcie, naprawdę polecam Wam serdecznie, bo bardzo dobrze się nimi maluje paznokieć, bardzo dobrze się ten lakier utrzymuje i naprawdę, naprawdę są niedrogie, także polecam serdecznie. Kolejne lakiery to są z firmy Sensik. To jest firma, którą możecie nabyć w drogerii Natura i ja posiadam takie kolory. Mam już te lakiery, wiecie co, już z 3 lata, naprawdę, i nic mi się z nimi nie dzieje, naprawdę są przepiękne. Jedyne, co mogę im zarzucić, to to, że wycierają się tutaj te wszystkie napisy, także w pewnym tam momencie możemy po prostu nie wiedzieć, kolejne jaki to jest kolor. To są... i tak lakiery z Inglota, w kolorze takim fioletowym oraz siwym. Kilka razy trafiłam na Google, jeśli chodzi o Inglota, więc ja już nie kupuję tych lakierów, ale prawdą jest to, że te lakiery mam już od też kilku lat i nic z nimi się nie dzieje, bardzo dobrze się nimi maluje paznokcie, dobrze się utrzymują i naprawdę nie mogę nic im zarzucić, więc akurat te trafiłam bardzo dobrej jakości i generalnie dużo jest dobrych jakości lakierów z Inglota, także warto je w sumie tak naprawdę kupować, ale mówię, no kilka razy kupiłam coś, co no, było wielkim nieporozumieniem, więc więcej już tych lakierów nie kupuję, bo uważam, że są firmy, które produkują lepsze produkty za niższą cenę i nie mam potrzeby kupowania lakierów z Inglota.
I w sumie zostały mi trzy ostatnie lakiery. Pierwszy z nich to jest lakier, który znalazł się w tym zestawieniu letnim. Dam Wam linka tutaj u góry do tego filmiku. To jest lakier z firmy Wet n Wild. Ja nie wiem, czy ta firma jest dostępna w Polsce. Ja go kupiłam w Stanach i bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona. To jest fantastyczny lakier. Powiem Wam, że gdybym wiedziała, że one będą tak dobre, to kupiłabym po prostu ich więcej. Natomiast no, niestety, jest przepiękny kolor takiej jagódki, takiej jagódki z jogurtem. Mało tego, ma fantastyczny pędzelek. To jest chyba jeden z moich najlepszych w ogóle lakierów i ja go bardzo, bardzo lubię i również właśnie noszę jesienią. Zobaczcie, jaki ma pędzelek. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Taki bardzo, bardzo szeroki i świetnie naprawdę maluje się nim paznokcie. Dwie warstwy, no efekt jest zabójczy. Także to jest taki właśnie lakier. Kolejny to jest pierwszy, jaki mam z Golden Rose, przepraszam. I to jest lakier, który wygląda w ten sposób. Fajna czerwień, taka bardziej stonowana, ciemniejsza, także dosyć dobry lakier, jak najbardziej. Oraz ostatni, który bardzo lubię, to jest Sally Hansen. Według mnie to jest dobry lakier, bardzo ładnie wygląda na paznokciu, ma piękną pigmentację, zdecydowanie wyjątkowe kolory. Natomiast ja bym tutaj polemizowała z tym, jak długo ten lakier nadaje się do używalności, czyli polemizowałabym z żywotnością tego lakieru, bo uważam, że po prostu zbyt szybko gęstnieje. Może to być tylko moja opinia, może ja trafiłam na jakieś takie produkty no nie do końca świeże, ale tak czy inaczej chyba dwa produkty bardzo szybko musiałam wyrzucić, bo po prostu zrobiła się z niego jedna wielka kluska, że tak powiem. Także też już z Sally Hansen raczej lakierów kupować nie będę, chyba że trafi mi się jakaś dobra okazja albo kolor będzie taki, że nie będę w stanie przejść koło niego obok. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, to by było na tyle. Mam więcej lakierów, ale to są takie moje typy tutaj na jedno sezon jesieni. Które Wam pokazałam, to są lakiery takie moje hity, bardzo je lubię i bardzo się cieszę, że one dosyć długo utrzymują się na paznokcie. Oglądaliście ten filmik, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!